Wynik jest taki, jaki jest i musimy przejść nad tym do porządku dziennego, że popełniliśmy błędy, które kosztowały nas utratę trzech bramek. Myślę, że szczególnie w pierwszej połowie graliśmy zbyt wolną piłką, operowaliśmy piłką zbyt wolną. Te akcje były szarpane, nie było płynności w naszej grze i w defensywie popełniliśmy błędy, które spowodowały utratę bramek, także lepiej to wyglądało po przerwie. Myślę, że ten rzut karny na pewno również wpłynął na grę naszego zespołu, ale ja mówię, czasami ten zimny prysznic się przydaje i tutaj na pewno musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu i być przygotowanym już na najbliższy piątkowy mecz ze Śląskiem Wrocław. Bardzo dziękujemy. Jeżeli są pytania do pana trenera, prosimy i skorzystajmy z mikrofonu od pani Andrzejki. Michał Białoński, Interia.pl. Witam serdecznie panie trenerze. Chciałem zapytać o sytuację przy drugiej bramce Rafała Boguskiego, bo nie wiem czy pan zauważył, ale pana obrońca João Núñez w momencie, gdy Rafał Boguski wbiegał w pole karne, zamiast reagować jakoś, to on stanął i bił brawo Hrabkowi za to, że ten próbował jakoś tam twardo zatrzymać Mączyńskiego. I czy pan to widział? Jaki jest pana komentarz do tego? Nie widziałem tego, także trudno mi cokolwiek powiedzieć. Myślę, że to był ciąg zdarzeń, które nastąpiły przy utracie tej bramki, bo i tak jak pan powiedział, może nie tylko i Michał i João, ale również i Kuba Wawrzyniak, który był, czy wbiegał razem z Rafałem Boguskim. Także tak jak powiedziałem, no, ten ciąg błędów na pewno nam się przydarzył. To, co kiedyś było naszą bolączką, że nie reagowaliśmy, czy nie przewidywaliśmy, co się może zdarzyć. Reagowaliśmy na wydarzenia na boisku i myślę, że tutaj o jeden krok, dwa kroki byliśmy spóźnieni i przy tej bramce również, tak jak powiedziałem, no, w ofensywie nie mieliśmy swojego dnia, bo mieliśmy sytuację już w pierwszej połowie, żeby doprowadzić do remisu, już nie wspominając o rzucie karnym, także, a w defensywie popełnialiśmy no, szkolne błędy, także tu na pewno musimy nad tym popracować. Dzień dobry, Tomasz Galiński, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Pytanie odnośnie taktyki na pierwszą połowę zwłaszcza, no bo wystawienie Grzegorza Kuświka na prawym skrzydle, tak samo Rafała Janickiego, którzy no, demonami szybkości nie są. Po przeciwległej stronie biegający, po tej samej stronie biegający Patryk Małecki, no to było jakby proszenie, samo przez siebie proszenie się o najwyższy wymiar kary, tak? No, jakby pan to skomentował właśnie takie ustawienie? Pana twierdzenie skomentować mam, czy... Nie, jakby pan skomentował właśnie, jaki pan miał pomysł na ten mecz, tak? Właśnie odnośnie tej dwójki, prawda, no, na prawej stronie. No tak jak wam mówiłem na czwartkowej konferencji, Grzysiu Wojtkowiak i Paweł Stolarski byli poobijani i tutaj nie mieliśmy zbyt dużego pola manewru, jeśli chodzi o linię obronną. No po raz pierwszy grał ze Stevenem Vitoria z tyłu, plus, no tak jak powiedziałem, no nie mieliśmy zbyt wiele możliwości. Staraliśmy się to w drugiej połowie, mimo że, jak powiedziałem, Paweł nie jest jeszcze w 100% gotowy, nie był gotowy do gry. Uważaliśmy, że zacząć pierwszą połowę w ten sposób no, da nam troszkę więcej możliwości. To, że Grzesiu grał, powiedzmy, pomiędzy stoperem a prawym obrońcą, czy lewym obrońcą, no, uważam, że graliśmy tak parę razy i to w miarę dobrze wyglądało. Myślę, że tak jak powiedziałem, no, nie mieliśmy tych skrzydeł i zmiana Flavio troszkę nam wniosła, mieliśmy te oskrzydlające akcje, ale było ich zbyt mało, także pod tym względem i Sławek wchodził zbyt, szczególnie w pierwszej połowie, zbyt często do środka i tych skrzydeł tak naprawdę nie mieliśmy, także wszystko było zagęszczone w środku, staraliśmy się tą piłką grać, operować, ale to nie było miejsca, także nad tym musimy na pewno popracować i przez wiele ostatnich tygodni uczulałem swoich piłkarzy, żeby grali jednak szeroko, żeby wykorzystać całą przestrzeń na boisku. Niestety dzisiaj to nie wyglądało tak, jak powinno to wyglądać. No na pewno tutaj chciałem pochwalić całą drużynę za mądrą taktycznie grę. No i widać było, co to robi, jak obrona jest stabilna, Arek, Sadlo. I to dzisiaj się meczu potwierdziło się, że jednak jak obrona się zmienia co mecz w innym składzie, to jest bardzo ciężko, żeby nie stracić bramki. Michał Białoński, Interia.pl.
Panie trenerze, gratuluję, piękny wynik, ale chciałem zapytać, bo obrona obroną, ale piękna też rola w tym meczu Krzysia Mączyńskiego, bo nie tylko tam tyrał w obronie, ale dwie asysty, jakby nie patrzeć. To jak na zawodnika defensywnego, to piękny wynik. Zawodnik kadry musi tak grać, musi się wyróżniać w drużynie i brać na siebie grę i od niego zależy dużo tych podań, żeby bramki padały. Wiadomo, że mieliśmy tylko 3 dni odpoczynku po Lechu i dlatego taka taktyka była jak na dzisiejszy mecz, że nie zaatakowaliśmy tak jak Lecha i od razu było widać, że nie traciliśmy bramy. Dobry wieczór, Bogdan Setlak, Sportowy Magazyn Krakowski. Tak pół żartem, pół serio. Z Pogonią przegrana, z Arką wygrana, z Lechem przegrana, z Lechią wygrana. Czy możemy się spodziewać na Derbach przełamania tej serii? No na pewno, bo jeżeli dojdzie się Gruz Mistrz, to będziemy mieć już pełną obronę, kiedy Wisła wygrywała poprzednie mecze. Ale tak jak powiedziałem, jeszcze Gruz Mistrz musi dużo pracować, żeby wskoczyć do drużyny. A będziemy wszystko robić, żeby powtórzyć wynik dzisiejszy.